Cześć, dzień dobry. Jasper Philipsen wygrywa Mediolan Sanremo, a to oznacza, że pierwszy monument sezonu po latach przerwy wraca do sprinterów. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie, a Mediolan Sanremo, zwany również Primaverą, zwany również wiosennymi mistrzostwami świata, to jest najważniejsze wydarzenie w kolarstwie początku marca. No, wszak to monument, czyli ten jeden z pięciu najważniejszych w wyczynowym kolarstwie wyścigów jednodniowych. No i cóż mogę Wam o tym powiedzieć? Zacznę od takiego stwierdzenia, że magia tego wyścigu polega na tym, że nawet jeśli otrzymujemy wydarzenie nieco niespodziewane, które jest wbrew przedwyścigowym założeniom, to tak naprawdę niespodziewane nie jest. Takich faktycznie sensacji było w ostatnich latach i w ogóle w historii tego wyścigu stosunkowo niewiele. Myślę, że najbardziej niespodziewana była wygrana Geralda Ciołka kilka lat temu. Natomiast tutaj cóż, no, można powiedzieć, że jest pewnym zaskoczeniem, że przy bardzo, bardzo mocnym tempie na G-Pressie i na Poggio, czyli na decydujących o losach wyścigu podjazdach, Jasper Philipsen nie spalił całych zasobów energii, które miał, no i na mecie prawie 300-kilometrowego wyścigu, choć w tym roku było odrobineczkę mniej, zachował na tyle energii, na tyle zasobów, na tyle glikogenu, aby być w stanie skutecznie zafiniszować po pierwsze miejsce z niewielkiej grupki. Jak to na Mediolan Sanremo o tym, kto wygra, kto przegra, decydowały momenty, decydowały krótkie chwile zawahania, decydowały bardzo, bardzo drobne szczegóły. No i o tych szczegółach. Ekipa Emiratów jechała na Tadeja Pogaczara. To niewątpliwie będzie najtrudniejszy monument do wygrania dla Tadeja Pogaczara, chociaż właśnie ciekawe, czy Pogaczar będzie kiedykolwiek próbował swoich sił w Paryż-Roubaix. Myślę, że tak, ale no, ze względu na prędkości, jakie są osiągane, i tutaj uwaga, uwaga, na tegorocznym Mediolan Sanremo padły dwa rekordy. Pierwszy z nich to rekord średniej prędkości. To był najszybszy Mediolan Sanremo w historii. Średnia prędkość odrobinkę ponad 46 km na godzinę. Tak, tak, 288 km ze średnią prędkością 46 km na godzinę. To jest super, super szybko. Drugi z rekordów to czas podjazdu Poggio, ale o tym za momencik. Tak jak powiedziałem, no, Pogaczar tutaj był typowany na faworyta, był typowany do zwycięstwa. No i czy było blisko, czy było daleko? Trudno powiedzieć, ale trzeba powiedzieć, że zarówno sam Pogaczar, jak i drużyna Emiratów zrobili naprawdę wiele, aby zrobić ten wyścig odpowiednio selektywny, by Pogaczar we właściwym momencie, czyli przed szczytem Poggio, zaatakował, zdobył przewagę, ale rywale byli w tym roku wystarczająco mocni, a Pogaczar być może nie trafił z właściwymi momentami do ataków, by uzyskać przewagę i samotnie miniąc linię mety. No bo cóż, mówiło się o tym, że aby właśnie zgubić wszystkich sprinterów, musi paść rekord tempa podjazdu Cipressa, że tam powinni zejść poniżej 9 minut. No i cóż, ekipa Emiratów przyjechała na Mediolan Sanremo faktycznie ze składem głównie górali, i to ja już w facebookowym komentarzu powątpiewałem, czy faktycznie powinni to być tylko górale. Wydaje mi się, że to powinni być nie tylko górale, ale też konie pociągowe, no bo rewelacyjny młody Isaac Del Toro, który miał być jednym z kluczowych pomocników, był, natomiast troszkę mu brakło i więcej pracy musiał wykonać Tim Wellens. Swoją drogą Tim Wellens wykonywał genialną pracę. W związku z tym w końcówce Cipressy to tempo nieco padło, bo oni zaczynali naprawdę w ekstremalnie mocnym tempie, szedł super gaz na pobicie rekordu, no ale właśnie Del Toro odpadł chwileczkę wcześniej. Ma do tego prawo, będę to powtarzał, to jest bardzo utalentowany zawodnik, ale wciąż zawodnik bardzo młody. No i kończyć Cipressę musiał Wellens i tam tempo kilka razy siadało, no i nie byli w stanie zgubić wszystkich sprinterów, których chcieli, chociaż trzeba przyznać, że selekcja była spora. Na Poggio
powtórzyli, chociaż no, Poggio, początek Poggio napędzał peloton, napędzała peloton ekipa FDJ, również kolorze Jumbowizmy. Coś tam też próbowali, bardzo, bardzo dobrze jechali zawodnicy Ineosu, jadący dla dwóch liderów, dla Ganny i dla Pidcocka. No i tutaj nie pierwszy raz w tym wyścigu Michał Kwiatkowski zrobił rewelacyjną robotę, kontrolując tempo na poziomie odpowiednim dla swoich liderów. Pogaczar na Poggio próbował atakować dwukrotnie. Pierwszy raz to był taki faktycznie przygotowany przez Tima Wellensa turboatomowy atak, ale no, Van der Poel, Pidcock, Ganna, jeden z kolarzy Movistaru, byli w stanie zespawać, dołączyć również Alberto Bettiol. Alberto Bettiol tutaj również był typowany do zwycięstwa, ponieważ w Mediolan Turyn był w stanie zwyciężyć kilka dni temu, no i jego forma ewidentnie rosła. W kluczowych momentach realnie był tam, gdzie trzeba. Natomiast zespawali Pogaczara, tempo odrobinkę na chwilkę siadło i przed szczytem Poggio, czyli w tym miejscu, gdzie atakować ją powinno, Pogaczar zaatakował jeszcze raz, ale tak jakby znienacka, próbując wykorzystać chwilę zawahania, ale to zawahanie nie nastąpiło. No i na zjazd pojechał Pogaczar z Van der Poelem. Ich rywale byli odrobinkę za nimi i szybko dołączył do nich Pidcock. Pidcock, który notabene nie zrobił sobie przerwy na sikanie. Przed Poggio się sikał z roweru, może to sprawniejsze oczy to zauważyły. Ulżył sobie i był w stanie dogonić, nadrobić tę chwileczkę, no właśnie dekoncentracji, nazwijmy to, i popisał się genialnymi umiejętnościami zjazdowymi. No, Pidcock, wygląda na to, że Pidcock naprawdę przejmuje pałeczkę jako najlepszy zjazdowiec. No i nie dlatego, bo to pewnie słyszeliście wiele razy, nie tylko dlatego, że wywodzi się z przełajów czy z MTB, on faktycznie te zjazdy znakomicie ćwiczy. Kojarzycie zapewne wiralowe wideo ze Stanów, gdzie trenował zjazdy. Pamiętacie wiralowe wideo z Tour de France ze zjazdu z Galibie. On jest absolutnie mistrzem zjazdów, no i pokazał to również na zjeździe z Poggio. Natomiast zjeździe, który jest bardzo szybki, i zjeździe, który w przeszłości również decydował o zwycięstwie. Na Mediolan Sanremo charakterystyczne jest to, że jeżeli grupka się zjedzie, przynajmniej kilku zawodników się zjedzie i na załamaniu terenu, który się wypłaszcza po Poggio, tam następuje chwila zawahania, ktoś atakuje. Tym razem próbował to zrobić Mohoric, ale naprawdę zawodnicy byli zdeterminowani, żeby nie oddać zwycięstwa. To też było w tym wyścigu charakterystyczne i myślę, że powinno być zapamiętane jako taki jeden z highlightów Mediolan Sanremo 2024, że mało kto by jakby oddawał zwycięstwo. Pewnym zaskoczeniem był atak Matteo Sobrero i za Matteo Sobrero pogonił Pidcock wściekle, naprawdę wściekle. Natomiast znów rywale nie odpuszczali, no i doszło do finiszu z niewielkiej grupy. Kolarze Treka położyli to koncertowo, było ich dwóch. Stuyven z Petersenem nie ogarnęli rozprowadzenia. Pedersen zafiniszował jako czwarty. Na parę metrów przed metą wydawało się, że koło na kreskę wystawi Michael Matthews, ale tutaj była odrobina dramatu, znów odrobina suspensu, znów decydowały drobiazgi. Spadły mu okulary, one zaczęły się poniewierać między zawodnikami. To nie wyglądało jakby zdekoncentrowało Matthewsa, ale myślę, że przy tak niewielkich różnicach miało to znaczenie. No i linię mety jako pierwszy mija Jasper Philipsen, który przetrwał te górki, przetrwał mocno pojechaną Cipressę, mimo że tam nie było rekordu, to no, początek Cipressy był przejechany w super mocnym tempie. Poradził sobie z Poggio, które zostało przez czołówkę, czyli przez Pogaczara z Van der Poelem, przejechane w rekordowym czasie, jeszcze szybszym niż Van der Poel w zeszłym roku o około 2-3 sekundy. To są, może się wydawać, że to są niewielkie różnice, ale pamiętajcie, to jest koniec prawie 300-kilometrowego wyścigu. To jest wyścig, który równocześnie i te podjazdy końcowe, one są pokonywane
wykonywany w bardzo wysokim tempie z jednej strony, a z drugiej strony tam jest bardzo, bardzo wiele taktyki. W związku z tym no, fakt, że pada rekord podjazdu, jest do odnotowania, być może nawet bardziej niż fakt, że to był najszybszy wyścig w historii, chociaż to również ma znaczenie, więc zakładając, że to jest najszybszy wyścig w historii, ostatni podjazd jest pokonywany najszybciej w historii, no to fakt, że zawodnik, który jest super sprinterem, jest uznawany za super sprintera, jest w stanie to przetrwać i skutecznie zafiniszować, no to czapki z głów dla Philipsena. No, warto również podkreślić, że w sytuacji, w której Matthew Van Der Poel nie był w stanie odjechać z Pogaczarem, no to Philipsena wspomógł. No i tutaj ten duet działa naprawdę, naprawdę skutecznie. Pamiętamy zeszłoroczny Tour de France, gdzie Philipsen wygrał 4 etapy, wygrał koszulkę punktową, koszulkę dla najlepszego sprintera. No to Van Der Poel tam w tych jego sukcesach odgrywał naprawdę kluczową rolę. No i ten duet sprawdza się znakomicie, mimo tego, no, że obydwaj kolarze muszą mieć wielkie ego, no bo są wielkimi mistrzami, zatem mamy mistrza świata z wyścigu szosowego ze startu wspólnego, który pomaga swojemu drużynowemu koledze, super sprinterowi, najlepszemu sprinterowi Tour de France wygrać wiosenne mistrzostwa świata, no bo Mediolan Sanremo uznawany jest właśnie, to jest drugi z przydomków poza Primaverą, czyli poza wiosną. Mediolan Sanremo nazywany jest wiosennymi mistrzostwami świata, zatem mistrz świata pomaga koledze z drużyny wygrać wiosenne mistrzostwa świata. Czy to jest niespodziewane rozstrzygnięcie? No nie, bo przez lata Mediolan Sanremo był wyścigiem dla sprinterów. W zasadzie po okrojeniu przez UCI liczby zawodników w drużynach startujących, podczas najważniejszych wyścigów o jednego, czyli w wielkich turach mamy 8, a nie 9, w klasykach mamy 7, a nie 8. Częściej zaczynały na Mediolan Sanremo dojeżdżać ucieczki. Tutaj ta grupa również nie była duża, no ale można powiedzieć, że 12 zawodników to jest taka grupa liderów, z której no, mimo prób dokonania selekcji, ta selekcja nie nastąpiła, więc to był finisz z grupy, a nie finisz z ucieczki. Cóż jeszcze? No, Alaphilippe miał pecha. Alaphilippe, który był tam, gdzie trzeba, w kluczowych momentach, prawdopodobnie finiszu by nie wygrał, ale czuł się dobrze. Natomiast na ostatnim kilometrze z jednego z kół w jego rowerze zaczęło uchodzić powietrze, więc to wystarczyło na miejsce w pierwszej dziesiątce, ale myślę, że to jest dobra prognoza jego dyspozycji. Miejmy nadzieję, że odnajdzie nogi ma dobre, ale że będzie miał troszkę więcej szczęścia i zamknie usta Patrickowi Lefebvre, który ostatnio go mocno krytykuje, i no, pokaże się jeszcze z dobrej strony, no bo to jest zawodnik, który również urozmaicał wyścigi swoją jazdą. No i a propos urozmaicenia wyścigu swoją jazdą, ostatnia uwaga. Tak, Tadej Pogaczar jest czynnikiem, który jego jazda, jego osobowość, jego postawa na rowerze jest czynnikiem, który wpływa na wyścigi, ale realnie rzecz ujmując, tutaj naprawdę wpływ na ten wyścig miały te największe gwiazdy. Miał Pogaczar, miał Ganna, miał Pidcock, miał Van Der Poel, miał Philipsen. To są wszystko kolarze z pierwszych stron gazet, nie ma już gazet, więc z nagłówków portali. No i to są kolarze, którzy najwięksi, najlepsi obecnie na świecie kolarze, którzy między sobą rozegrali pierwszy monument sezonu, czyli pierwszy z 5 najważniejszych wyścigów, klasyków w sezonie. Zatem mieliśmy wszystko to, co najlepsze, rozegrane według teoretycznie znanego scenariusza, takiego jak przez lata obserwowaliśmy. Natomiast jak zawsze szczegóły i detale powodowały, że oglądało się to znakomicie i to była świetna sportowa rozrywka. Zatem moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o Mediolan Sanremo. Jeżeli chodzi o emocje szosowe, no to za chwileczkę rusza Katalonia, gdzie będzie Pogaczar, gdzie będzie Bernal, gdzie będzie Yates. Jeśli chodzi o emocje MTB, to rusza Cape Epic, a za chwileczkę nasz wzrok będziemy kierować w stronę wyścigów jednodniowych rozgrywanych na brukach Flandrii. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!